Dobra, lećmy dalej. Idźmy robić zamieszanie. A kisz! No dobra, tego nie mogę niestety walnąć. A, oni idą za mną. Zobaczmy, jakie broni mają. Ta, jaką ma długą szablę, a ten ma... To wygląda jak jakiś po prostu słup informacyjny, który urwał. Ale ta szabelka jest niezła. Znaczy, nieźle wygląda. Czy jest niezła, to nie mam pojęcia. O, wow, będę mi pomagać. Chyba nie, bo nie widzę, żeby jakkolwiek im pasek życia schodził przy ataku tego kota. I ogniem go. Dobra. O, jeszcze trochę ergo przyszło. Wejdę tu, wejdę. O, to pytanie do Patrycji od Rajszy, gdzie takiego tego żółwia... Właśnie się zastanawiam, czy ja go gdzieś tu mam, żeby wam go pokazać. Obawiam się, że żółw jest chyba u Andrzeja w sypialni, ale w środku jest taka pszczółka. Z takimi... tyci skrzydełkami. Ale wygląda zajebiście. Natomiast jak jest wsadzone w skorupę, to wygląda jak żółw po prostu. Wystający ze skorupy. Cute, cute. Patrycja, jak pamiętasz, gdzie to kupiliście, to ten, podeślij Rajszy. Niby Ania ma urodziny, cała rodzina się cieszy. No dokładnie, ja sobie teraz na przykład piję tego Jamesona, którego Ania dostała na urodziny. Okej, okay, Bractwo Czarnych Królików, widzę, swoje oznaczenia zostawia. O, ten, co to za jebak jakiś leśny. Z bankiem napierdala ludzi. O, oblał mnie jakimś gównem. Okej. Dzban mu wypadł, czy jej bardziej. Granat odłamkowy. No, brzmi dosyć poważnie. Dobra. Czy można? Nie, za bar się nie da wejść. To jest bańka na mleko? A, no faktycznie. Ty myślisz, że to, czym nas oblewała, to jest jakiś ten, skisłe mleko? Nie wygląda, jakby miała 12 lat, to chyba nie. Dobra, tam przypuszczalnie jest dalsza droga. Przepraszam za głupie żarty, ale w obliczu jakby ostatnich wydarzeń na polskim YouTubie ciężko mieć. Kurde mol! Znowu jakieś labiryntowe pomieszczenia. Nie to. To bym sobie wziął. Chociaż nie, tu mogę sobie wytrzymałość przecież zrobić na tym. Broni. Okay, tu jakiś tank wielki. Może to też było na mleko. Co my tu mamy? Zasobnik przełamania Arch. Zasobnik przełamania. Teraz to sprawdzimy. O właśnie, zasobnik mamy porażenia. Okej, okay, obciążenie dużo większe. Stopień redukcji obrażeń większy. Zwiększą nam się obrażenia na zakłócenie, na przełamanie w chuj. Troszkę na porażenie nam zejdą. Tylko kurde, to obciążenie mnie martwi, ale jest to nie głupie. Dobra, 55 niech będzie. O, siemanko Patras, witaj. Mówisz, Patrycja, że tu już na telefonie cię pokonał. Oj, ja też mam takie problemy w życiu.
Spróbuj La Bleuvieille z najlepszego wina na świecie. Winnica La Bleuvieille ma długą historię. Produkcja wina rozpoczęła się w czasie odradzania się kratu. Różany kolor, zwany rubinem niebios, delikatny, lecz dojrzały aromat i smak oraz cudowny posmak, jaki zostaje w ustach. Nawet legendarna tropicielka chętnie pije La Bleuvieille. Skosztuj najlepszego wina wyboru tych, którzy osiągnęli wszystko. No i Boże. Dobra, wracamy się do góry. A pchnij te drzwi. Dobra. Ostra rura. W sensie, że niektórzy mogą zrobić tak, że podejdą tu i po prostu przyjdą przy ścianie, zbiorą se to, wrócą się i nawet nie będą wiedzieli, że tam jest tajna lokacja. Dobra, tu już mamy odbębnione to chyba tutaj do góry. W tym samym momencie sobie, a widzisz, piąty rozdział. Tych łowców dwóch ze mną chodzi. Okej. Okay. Serio. Zmęczył się, jebaniec. Po prostu się jebany, kurwa, po 5 minutach przebieżki zmęczył i se usiadł na dupie. Pewnie po to, żeby mnie tutaj wpuścić w maliny i żebym sam się z nimi napieprzał. A tak zakładam. Myślę, że ja głupi jestem i się dam zajebać tutaj. Pewnie się dam, ale... O mój Boże! Okej, okay, czy tam dalej są na włóczniach ponabijani ludzie? O, ja jebę. Czy ja jestem w stanie... Oczywiście, że nie. Szkoda, że zmarnowałem termit, ale nieważne. Myślałem, że przerzucę przez to, ale no niestety... No, czekajcie. Jednocześnie ogrywasz Bloodborne'a, jebany. Bardzo ładny hopskok. Dobra, tu trzeba... O właśnie, tu trzeba będzie się zabawić z tym. O mój Boże! Tam jest jeden duży, tu jest drugi duży, tu jest trzeci duży. Ale może teraz rzucę w niego? Kurwa, o co to się rozbija? No już bez przesady, no. Dobra, przynajmniej zapłonął. Odsuńmy się. Odsuńmy się. O nie, jebani tu wlazł. Myślałem, że będzie za duży na te drzwi. Dość mocno solsował u ciebie, no to prawda. To nie, ja zazwyczaj utrzymuję 17 różnych od siebie gatunków gier, typu... Nie wiem dlaczego 17 ostatnio jest moją ulubioną liczbą, mówię ją randomowo. Ale właśnie mamy Souls-like'a, platformera takiego jak Unravel. I jeszcze RPGa jak ten, Starfield. Jest różnie. No dobra, nie wyszło najlepiej. Zmarnowałem trochę termitu niestety. Aha, i tu wszystkim powychodzą, no tak. Kurde, ale przesrane jest to, że ja miałem dosłownie jedno uderzenie tego chłopa. Byłoby po sprawie. Jedno uderzenie i był padł. I fajnie, że kurde... Wtedy miałem pomoc tamtych... Ej, no halo. Wtedy miałem pomoc tamtych ziomeczków, a teraz nie mam. Ale mam wrażenie, że tutaj jakiegoś skrótu nie odnalazłem. Fuck you! O
Co za jędza? Czy ty możesz zdechnąć, głupia stara babo? Kurwa. Dobra, umrzyj. Poproszę, dziękuję. Kurwa, nareszcie. Jezus Maria, ile apteczek musiałem... Tą też muszę zużyć. Nie, serio, mam wrażenie, że tutaj powinien być jeszcze jakiś skrócik, którego nie odnalazłem. Jestem białe ubranie, to... Tak, tylko to jest skiśnięte mleko, wiesz. To białe ubranie na nim. No nie wiem, coś kurde mi tu nie pasi. Bo to jest duża dosyć walka. Czy w ogóle se tu usiedli i zniknęli oczywiście. To jest dosyć duża walka, a nigdzie nie widzę skrótu. Ozzy czy... Czy ja mam rację, że gdzieś tutaj skrótu nie odblokowałem? No bo kurde co, teraz baba z bańką na mleko mnie rozjebała, nie mam żadnej apteczki i teraz nagle mam z tymi ćwiżami wielkimi walczyć. Kojarzysz ten fragment? Czemu się wydaje, że tu gdzieś powinno coś być? Bo takie jakby kółko już zrobiliśmy. Bardzo przydałaby się mapa w tej grze. Nie ma skrótu? Serio? Dosyć duży fragment musimy przejść w takim układzie. Znaczy jakby nie widzę opcji, żeby to... Żeby teraz to zrobić. Będę się chciał trzymać z tej strony, no bo jak nie zginie za chwilę tutaj. No jeszcze, napierdalają jakimś kurwa rozkładem we mnie. Oczywiście. Ale chuj, nie będziemy się tym przejmować. Ja się tutaj schowam. Poczekamy, czy on tu wejdzie. Nie, uciekł sobie. No trudno. Niestety nie widzę tego za specjalnie. Bardzo niewiele zrobiłem, tak szczerze mówiąc. No, come on. Idziesz czy nie idziesz? Znaczy, czymś we mnie strzelają z tego co... O, właśnie. Widzę. Totalnie mi się to nie podoba. Co ja to kurde mam? Jak to taktycznie rozegrać? Bo ten będzie dużym problemem, no chyba żebym wykminił jakieś przejście dzikie gdzieś do tych ziomeczków na górę. Aczkolwiek... Okej, dobra, mam drabinę. To już jest połowa sukcesu. Serio? Tu gdzieś motyl będzie latał? Teraz tylko tak, jeden jest tutaj, drugi jest gdzieś tam. A wiem, co to są za typiarze. O nie, jeszcze tu baba. No kurde, tam mnie rozwali. Okej. Jest i motyl, ale to raczej średnio, żebym ja go teraz gonił. Niewiele mi brakuje na... Okej. To jest jedna rzecz, którą mogłem zrobić. Druga jest taka, że mogę się uleczyć. Względnie. Jest okej. O, świetnie, tak. O to mi nie chodziło.
Aczkolwiek znalazłem sobie nową skrzynkę. Mam nadzieję, że tylko zdążę ją otworzyć. Co my tam mamy? Kwarc. Kwarc to zawsze jest takie. Nice. Jasne, ergo. Ampułka. Okej. Okay. Nie poszło najgorzej. Nawet mamy skrzynkę nową. Czy już drugą? Piła kostna. Oh my gosh. Zobaczmy sobie to. Wielki miecz. Okej, tu mam tą broń specjalną. 21 i 2. Tak, jakby przejść do sprzętu, nie wiem, co to mi tu zmieni. O. Okej, to jest ta, którą widzieliśmy na tych, nie? Ta piła, co ją widzieliśmy na zwiastunie. Szkoda tylko, że nie mam totalnie apteczki. Czekajcie, ale w sumie możemy całą tą lokację, widzę, opędzlować, zanim się za niego zabierzemy. O, ta baba postanowiła wypaść stąd. Też fajnie. No, może byś tak wlazła w tą pułapkę, która tą... No, dosłownie najpierw wpadła na tą pułapkę, potem przeszła po niej i... A, absolutnie się nie... Czy to nie jest pułapka, tylko wnyki. Znaczy, wnyki są rodzajem pułapki. Nie, może przez ten deszcz jakieś takie chujowej. To ten. Trzymaj się, Nektar. Jutro praca. O nie. Przykro mi. Ale co zrobisz? Także trzym się. Zobaczysko. Widzicie, że nowe, że kontrowersyjnie podchodzicie do nowego asasyna. Nie wiem, kurczę, jakoś totalnie wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o asasyny. Mam zbyt dużo do nadrabiania. Więc aktualnie totalnie nie rajcuje mnie nowy asasyn. O, żeś ty, niedobrze. Bardzo by się przydała ta apteczka jedna jeszcze. Dobra, z powrotem do góry. W mojej perspektywie w najbliższym czasie to muszę się zabrać w końcu za Starfielda, którego tak, no nie mam, nie miałem kiedy, no. Nie mam dosłownie kiedy w niego grać. A chciałbym. No dobra, tutaj widzę, że chyba, chociaż nie, jak pójdziemy tu, możemy dalej olać tego potwora. O ty, frędzlu jeden ty. No kurde, jeszcze jedno uderzenie i będę miał apteczkę. O, właśnie o to chodziło. A ty chuju we wsi jebany, ty. Dobra, jest. Czy to jest piła? Tak, dosłownie to jest taka wielgachna piła do cięcia drewna. A tutaj służy do cięcia potworów. Okej, okay, kwiatek są, trzymaj się też. Telefon! But I wonder, my friend, just where you've been. I hope my return isn't too unexpected. It seems that our fates may be interconnected. Now, do pay attention. You won't want to miss when the king of all riddles says.
Dawaj. O Jezus, jeszcze w tym momencie rajdzi, dziękuję bardzo. Bo ładnie się skończył trawić. Świecą jestem, dobra. Nie jestem świecą. Dziękuję bardzo, Teo, za rajdzika. Akurat teraz na zagadce, no trudno. Nie mam tego jak zatrzymać, niestety. Okej, witamy rajdowiczu, witam cię Teo, dziękuję bardzo serdecznie za rajda. Dobra, walić już, ależ on dużo gada, nie? Dawaj klucz trójcy i tyle, dobra. Mamy klucz trójcy, odpowiedzią była świeca. Chociaż człowiek też by był odpowiedzią, ale człowiek był odpowiedzią w poprzedniej zagadce, więc teraz to już nie miało sensu. Dobra, czekajcie, zejdźmy sobie, zejdźmy na dół. Jak tam wieczorek mi... A bardzo dobrze. Jamesonik z Coca-Colą sobie wszedł i łoimy dubska potworom. Także całkiem w porządku. Kurde, no cofnąłbym się chyba nawet do hotelu w tym momencie. Ogólnie ten klucz... Znaczy widzę, że te klucze chyba nie są powiązane za bardzo z... Tak, ja wiem, tylko najpierw się rozglądałem tutaj. Żeby potem nie wyszło tak, że wiecie, zejdę tu na dół. O, znowu kula. Zejdę na dół, no i właśnie, będę musiał przed potworem spierdzielać. Na razie go nie złoję, bo nie mam ku temu apteczków. Aczkolwiek zawsze można zrobić tak. Nie wiem, co zrobiłem. O mój Boże, wkurwił się. Odsuń się ode mnie. No, czemu nie mogę naładować? Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie. Ujdę górze, maszerko, idź po nie. No i widzisz, Reśla, co zrobiłeś? Co zrobiłaś? Zginąłem. No, przez ciebie. Po co? Bo zobaczyłem okazję, więc stwierdziłem, że go zajebię, nie? Nie znacie mnie na tyle, żeby stwierdzić, nie, Hanta coś za chwilę odpierdoli głupiego. A naprawdę wyglądał tak, jakby się go dało zajebać, no. Znaczy, w sensie dało się go zajebać, tylko że już nie miałem żywcem czym operować tutaj, nie? Trzeba było spierdolić. Nie mogłem, bo on się wkurwił i tak szarżował i w ogóle. A potem już miałem takie, no kurde, teraz już go muszę pokonać, no. Jezus, baba z bańką. Dziewczyno z kebabem. Dziewczyno z bańką z kisłego mleka. Spierdalaj ode mnie, bo cię tu nie chcę. A wydupiaj. No. I tak ma być. A nie tak jak wcześniej, że kurwa 5 apteczek na nią zużyłem. Ja pinda. Dobra, gdzie ma ta piła nawet się sprawdza. O. Nie, za krótka ta piła była, żeby ją jeszcze jebnąć. A zgliczować tego tu mi ciężko. Dobra, na razie stoi tam. Czy te duże są niestety u góry? To są te, które się respią. A ja sobie zrobię tak. I gites. O nie, to przejście. Dobra, nieważne. Tak, to był telefon. Tam mamy iść dalej.
Na razie musimy się zająć tymi ziomisławami u góry. Jedna rzecz, która mnie irytuje, to taka mała rzecz. Ona irytuje, chociaż to jest mała rzecz, że jak uciekam gdzieś, to tak kamera nie jest jakby, i to dobrze bardzo, że nie jest przyklejona na stałe do pleców naszego bohatera. Czyli możemy sobie pobiec w bok, ale kamera wyrównuje się czasem za naszym bohaterem, w sensie do takiego położenia, ale bardzo wolno to działa i to jest trochę irytujące, że w sensie powinna tak jakby go bardziej śledzić, a tego nie robi za bardzo. Dawaj z tym motylem! Nie do wiary! Kurwa, na jedno walnięcie! I ucieknij, jebaniec. No seriously? Jeszcze przełamanie. Poczekamy, aż to zejdzie. Mamo, dlaczego on tak bije? Dobra, i przecież ja nie rozwaliłem tych dupków u góry. Po co ja w ogóle do niego podchodzę? W sensie... No bo jest okazja go walnąć, ale... Tak, no, tylko że właśnie on się teraz już nie zrespi drugi raz, tylko będę musiał znowu katalizator, znaczy tego, Stargazera odwiedzić, żeby się zrespił. To jest trochę irytujące. Dobra. Dokończyłem ją rączką. To jest, wiecie, jak ten goblin ze złotem, nie? Ted. W sumie teraz mógłbym się na tego dużego pokusić. Lećmy sobie tu. Ależ on krąży. Ja za nim, a ten ucieka, no. Dobra, to w drugą stronę, bo chciałbym go od góry zaatakować. Dobra, dziękuję. O, odsuń się. Jest jeszcze coś. Jezus Maria, jaki on tanie spopierdolenie z kurde odwala tutaj. Ale to nic. Cofniemy się na górę. Zawsze to nam da troszeczkę odpoczynku. Szkoda, że ostatnia apteczka mi została. Ile on ma? O Jezu, jeszcze w chuj życia. Pinokio, zapomnij zaatakować. Widzę. Cisnąłem atak, a to nic. Oderwij się od niego, dziękuję, 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 dziękuję. Spierdalamy na schody. Uch. Dobra. Kurde, niewiele jest na tego. Gdzie on tu jest? Tu jest. Wiele mu to zrobiło niestety. A jakbym tak walnął go tym? I go spróbował podpalić. Oh shit! Nie! Kurwa! Ułamka sekundy mi brakło, żeby apteczkę odpalić. Tak, chyba trzeba najpierw te ustrojowe puścić, a potem dopiero termit, nie? W tą stronę to nie zadziałało.
A, przynajmniej tych już sporo nazbierałem. Patrzę, co tu mam. Mam jeszcze te rury. Ostrojowe to może niekoniecznie, ale mam rury i mam piły. Weźmy sobie te. Halo! Ja pierwszy atakuję. Tak nie można. Najgorzej, żeby go zajebać, to naprawdę trzeba tutaj całą taktykę, kurwa, ustanowić. Halo! No, nie róbcie se jaj ze mnie. Żeby ja nie miał kiedy zaatakować. Ty waflu niedobry. No i to. Siemanko, szczurek. Jak ci się gra w Lies of P? Bo przyznam, że to, że najlepiej mi się grało... że z Souls-like'ów najlepiej ci się właśnie w to grało. Ja... To jest mój pierwszy Souls-like ever, w którego gram. I gra mi się bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie. Zawsze gdzieś stroniłem, znaczy nie tyle stroniłem od tych Souls, od Souls-like'ów, tylko miałem takie... No kiedyś zagram, ale kurde, tak... No nie wiem, nie mogłem się przekonać, ale tu mnie bardzo przekonał setting tak naprawdę. Motyw z marionetkami, Pinokiem i tak dalej. Super sprawa. I klimat taki... już taki powiedzmy... przemysłowy bardziej niż... niż jakiś tam... alternatywne średniowiecze ze smokami i innymi strasznymi potworami. Czy ty, patałachu, możesz machnąć tym? No kurwa mać! Ale inna sprawa, że te gry same z siebie są frustrujące, nie? Jakby to trzeba przyznać, że... Co jest? Czemu mi się w ogóle nie odnawia... Strasznie wolno mi się odnawia, kurwa, ten. Jeszcze ta pizda odnawia sobie życie, czy co? No come on. I patrzcie, wcześniej... Na początku zużyłem na niej 5 apteczek. Potem ani jednej. Teraz dwie. O co tu chodzi? O, Sky, siemanko. Z mnie pokurwić z tą zjebaną grą. Jak ona jest chujowa? Co znowu chujowa? Bardzo fajna, ale jest frustrująca. Ale frustracja jest wpisana w ten gatunek. Od tego nie ma ucieczki. O, proszę bardzo. Przyszła Sky z rajdzikiem. Dziękuję bardzo serdecznie. A, Nioh jest też tego typu grą, tak? Okej, okay, to nawet nie wiedziałem. Nioh mi się kojarzyło z jakimś MMO, ale... Jebany boss, no... Przecież powiem ci, że na przykład ja tu więcej... więcej nerwów tracę na... jakichś takich patałachach, na przykład jak tutaj jest taki jeden... No nie ten, tylko tam co na dole się chodzi, taki ziomeczek. To z nim mam problem, a na przykład z bossami to tak nie bardzo. Ale rozumiem, że będą jeszcze silniejsi. Musimy troszkę zaczekać, żeby, no właśnie, sobie to zebrać. Tak szczerze mówiąc, to trochę mam ochotę go olać i pójść dalej. Ej, a może by się okazało, że tu za chwilę jest Stargazer następny? Albo przynajmniej, skrót do tamtego tego, żebym nie musiał tak dużo łazić. Spróbujmy się przejść tutaj kawalątek i zobaczmy. Może to będzie powrót do Stargazera. A tego sobie pójdziemy za chwilę załatwić, bo tak czy siak trzeba go załatwić. O, co za chujki, no? Co jest? Dobra, wiecie co? A ja tu mam taką propozycję. O Boże, mam 60% równo, to niedobrze. To dlatego mi chujowo idzie. Weźmy se to. Broń ładna, fajna, ale niestety... nie najlepszy wybór się okazuje.
No musimy troszeczkę niestety podbić sobie poziom postaci. Jebany boss ma zepsute hitboxy, atak nie do zablokowania, zdodżowania, seria ataków kurwa, możliwość powalenia cię na ziemi i wywalenia cię na 3 strzały, gdy ty nie możesz wstać. Tak, ja sobie też odblokowałem właśnie tą możliwość robienia uniku z ziemi, ale nie mam pojęcia. Czy to mi fizycznie, realnie już coś dało, ale... Na papierze było dobrze. No, tu jest jeszcze coś. O, kot tam siedzi u góry. Jakim cudem wlazłem w to? Okej, tam widzę raka. A rak oznacza... A rak to jest ten lokal, przy którym jest Stargazer. Zrozumiem, że tutaj już domykamy kółeczko. No, czaję Sky twoją frustrację. Też pewnie się będę przy tym wkurzał. Aczkolwiek zawsze strasznie śmieszne jest to, jak na przykład ktoś ma jakiś struggle z konkretnym bossem, z konkretnym etapem w grze, a inna osoba gra po prostu trochę inaczej i nagle się okazuje, że ta jedna sekwencja dla niej jest po prostu prosta z jakiegoś powodu, nie? Obrzeża pod czerwonym homarem posłanego potraw, który mieści się krat. O mój Boże. Jakieś wielkie mackowe gówno tam jest. Dobra, to jest bardzo dobry pomysł, ziomeczku, że tutaj przyszedłeś do mnie. Bo ja sobie na spokojnie cię wytłukę. O nie, to niedobrze, że ty przyszedłeś do mnie. A, halo, no przez sianek się kurwa nie liczy, no. Bez kurwa jaj. No, halo, mogłeś się o, dziękuję bardzo za zlokowanie się w końcu na przeciwniku. Dobrze, grożę, w końcu robisz to, co powinnaś. Ach, dobra. Mackostwór rozjebany. Jeszcze jakiś patałach tutaj stoi sobie tam jakiś. A, kysz! Brzydki potworze. Aha! W pudełko musiałem walnąć. Zajebistą broń. Bije dużo ze zwykłych. Ma szybko ładowanie. Fable. Dlaczego ludzie nie grają po polsku? Kurwa, jak jest dostępna opcja polskich ten. Z dupy nie mam pojęcia, co to kurwa znaczy. Szybkie ładowanie czegoś tam. W sensie katalizatora baśni, tak? Ciężki atak jest lekko zasięgowy. Broń to zabije. Ten latający kutas małpa monstera mnie bije, zanim zdąży zrobić cokolwiek. Okej. Okay. Polski B. Ach, chuja tam. No, jeszcze ta pizda przyszła. Tak jak ostatnio było. Wlazłem na streama Sky. I o czym się tam zastanawiają? Mówię, no przecież masz wytrzymałość broni. Wytrzymałość broni? Gdzie to jest? I siedziała i szukała, i szukała, i szukała. No było w Weapon of Durability. Dobra, gdzie tu jest, kurde, wyjście stąd? Jest! Nareszcie! Moje utęsknione. Jest i skrócik. Dobra, świetnie. Zanim pójdziemy do Stargazera, to przeszukajmy to wszystko, jak już nie ma potworów. Przewodnik po domu opieki Monad. A notatki czytasz, czy pomijasz? A jak czytasz, to tłumaczysz, czy gadasz po angielsku i masz wyjebane na swoich widzów?
Jakby kwestia jest tego, że jeżeli gra ma dostępne polskie napisy albo jakąkolwiek inną polską wersję językową, właśnie jakieś dialogi i tak dalej, to dobrze jest dla swoich własnych widzów mieć ten. No chyba, że uderzasz w widzów zagranicznych, to jest inna sprawa, nie? Witaj w domu opieki Monad. Znany jest nam także jako posiadłość Rose. Pierwotnie stanowiliśmy organizację dobroczynną działającą na rzecz ubogich dzieci. Dziś jednak dzięki wsparciu rodziny Monadów zostaliśmy się szkołą z internatem o wysokiej jakości życia i kształcenia. Zależnie od swoich predyspozycji i wyboru zawodowego dzieci mogą zostać przyuczone do zawodu tropiciela, technika pracowni i alchemika. Takie mało bezpieczne te kurde zawody. Dziś dom opieki Monad ma ponad 200 wychowanków, którzy są aktywni zawodowo w wielu sektorach krackiej gospodarki. Zarządca domu opieki może udzielić dalszych informacji na temat naszej działalności oraz wpłacania darowizn. Wyszedłeś jak osioł na tym zdjęciu, przestań mazać po moim zdjęciu Romeo. Nie wiem jakie zdjęcie, ale walić to. Okej, okay, i tu mamy przejście jeszcze dalej. No, to w takim razie... Nie, przepraszam, to jest powrót. Ha, okej, okay, czekajcie, bo zatoczyliśmy kółko teraz. Skąd ja przylazłem? Stąd przylazłem. O! Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? No nie wiem, chyba mieliście mi pomóc, czy tam coś, no nieważne. Pratym na tego bossa. Duży będzie ci walił ładowany atak z nadgłowy, ale nie zobaczysz, że się do ciebie przesunie, bo nie robi fizycznie kroku. On po prostu do ciebie przyjeżdża bez animacji. Okej, okay, ale czy ja tu nie przeszedłem stąd właśnie? Czy ja tu czegoś, kurde, nie czaję? No skąd ja przylazłem tutaj? O, tam jest Stargazer, znaczy ta miska do... i bosik. Skąd ja... Aha, dobra! Ten czerwony, kurde, homar ma trzy wejścia. Dobra, jestem debilem. Przecież to jest to wejście od góry. Tam jest wejście na pierwszy, znaczy poprzedni Stargazer, a tam jest do tego... Do tego gnojka, co go nie mogłem pokonać. Dobra, najpierw Stargazer, potem ten ciulak, którego prawie zabiłem dwa razy. Chociaż nie, wiecie co? Ja to się w ogóle do hotelu tepnę teraz. Magazynu, teleportuj się do hotelu. Poproszę. Okej. Okay. I teraz tak, coś mi tutaj na hotelu pokazuje, tylko kogo? Którąś lalkę albo marionetkę, chyba tego dziada. At the house of Anini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Poproszę o wycenę kolekcji. Znak uśmiechniętego królika. O! Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular. And give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward.
Don't you think? Okej, okay, dostałem księżycowy kamień półksiężyca. Miło. Czy tylko to po prostu wycenił kolekcję na zasadzie po prostu zobaczył, co mam w ekwipunku i stwierdził, okej, okay, jakby za to ci się należą jakieś tam gratisy. Niewielkie te gratisy, ale okej. Okay. Dobra, mamy jeden kwarc, więc chodźmy sobie najpierw tego kwarca gdzieś wcisnąć. Ja ogólnie tutaj jestem fanem raczej lżejszej broni, ale takiej, która ma elementale w sobie. Blokowanie po prostu jest broken w tej grze, więc no niewiele się to zdaje. Dobra, co my tutaj mamy? Halo, pokaż mi te w fazie drugiej. Zachowanie ozyskiwania gardą. Mech. Dodatkowe miejsce amuletów. O, to by było niegłupie. Oraz zwiększenie ogniw pulsu. I tutaj też mamy zwiększenie chyba. A nie, tu już sobie zwiększyliśmy o jedno. Więcej apteczek albo więcej amuletów. Ja myślę, że tą liczbę amuletów byśmy na razie podnieśli. Czy jednak lepiej iść w apteczki? W sensie w apteczki zawsze lepiej iść. Idźmy w apteczki, no trudno. Co tu możemy sobie wrzucić? Przetrwanie zdolności, przedmioty. Obniżenie zużycia energii od sprintu. Nie głupie. Zużycie wytrzymałości broni dla ataku zaskoczenia. Zużycie legionu podczas kryzysu. Obniża zużycie legionu przy ręce legionu, kiedy już mało punktów zdrowia. Jak mam mało punktów zdrowia, to zazwyczaj w ogóle nie zwracam uwagi na legion. Zwiększa efekt uzupełnienia ogniwa pulsu. O, czyli zwiększa to jakby jakość apteczek i to jest coś, co na pewno mi się przyda. Ja tu dużo idę w technikę, tak? Nie, w zaawansowane, przepraszam. Idę w zaawansowane i w motorykę. Poszedłem sporo w potencjał, żeby móc w ogóle coś nosić przy sobie, ale widzę, że to jest też tak szkoda sens. I tak wszystko zaczyna tyle ważyć, że lepiej nic nie nosić. Lepiej w ogóle niczym nie walczyć tutaj. Dobra. Okej, to możemy sobie na piąty wywalić. W sumie na razie to jest w sumie taka moja ulubiona broń. Że to jest wielki miecz. Jest 16-3, ten ma 11, no właśnie, to jest wielki miecz, ale on ma całkiem spoko... całkiem spoko niewielkie obciążenie, więc tym się całkiem szybko napierdzielam. Weźmy sobie to, ulepszmy. Chyba na razie tyle. Te dwa niby moglibyśmy też zwiększyć. Nie wiem, zastanawiam się. No dobra, zwiększmy sobie to tak po prostu. Zobaczmy na rękojeści. To możemy sobie podnieść. No to deta nam nic nie da. Czy mamy coś tu założone? Tak, mamy założoną motorykę. Bo jest na C, technika na C. Motorykę wywalić na nic i technikę na A. To słabe. Słaby przelicznik. No dobra, tutaj nie, nic to nie zmieni. Tu o dziwo można. Te zaawansowane to tam nic nie da. Tu niewielka zmiana. Proszę bardzo, tu jest motoryka na A. Tu jest na S, nice. Atak kwasem, ale... Aż dwie potrzebne? Ale jazda. Dobra, walić to. Nie pakuj porówno, bo to nie ma sensu. Skrajne 300 ty wybierasz, ładujesz już nie poza tym... Odpowiem ci tak, Sky. Strasznie nie lubię...
jak ktoś tak wchodzi ci i mówi: ej, chujowo grasz? Powinieneś robić to, 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 to. I taki, okej, dobra, w porządku. Jakby ja nie jestem w stanie nauczyć się grać w tego, w sensie wolę na własnym doświadczeniu się przekonać, że coś nie ma sensu, niż grać pod czyjeś dyktando, bo to nie jest doświadczanie gry. To jest robisz tak, bo ci ktoś tak kazał i w sumie kurwa nie wiesz czemu, nie? Nie masz fanu z gry. Więc nie wiem, ja wolę jednak sobie iść tak, jak mi się podoba. Zazwyczaj i tak w grach, w których właśnie mamy jakieś tam statystyki, ładowanie punktów, zazwyczaj idę po prostu, staram się mieć taki zrównoważony rozwój i to mi się najbardziej podoba i taki styl grania mi najbardziej odpowiada. Nie jestem i nie zamierzam być hardkorowym graczem i wyjebane mam na czyjeś buildy i jakby rozumiem, że nie ma sensu iść po równo, jak widzisz, nie idę po równo w statystyki, chociażby nie, motorykę mam na 18, a technikę na 14, ale z drugiej strony nie rozumiem na przykład, jakbym miał, nie wiem, 38 punktów w motorykę i tylko 3 w technikę, to też to dla mnie to wygląda z dupy. Więc wolę się uczyć na swoich błędach, nic mi nie dają takie porady, które mi piszecie, tak szczerze mówiąc. No, tłumaczę, bo jakby też już ten temat poruszałem kiedyś tam, więc tak przypominam. Czy ja tu coś mogę zmodyfikować? Niestety nie mam nic, żadnego mechanizmu. Ja wiem, że nie każesz, tylko polecasz, niemniej jednak nie przełożę tego na nic. Bo wiesz co, podam ci absolutnie świetny przykład. Jest taka gra The Binding of Isaac. Ta gra miała chyba styl thriller aktualizacji i 13 tysięcy razy zmieniła to, jak się w nią gra i tak dalej, i tak dalej. I ona swego czasu była bardzo popularna. Lat temu 10 była mega popularna. Potem też, ale generalnie ten wystrzał popularności, bo to była pierwsza taka gra, taki właśnie rogalik, zanim rogaliki były popularne, to był taki rogalik, tam bardzo dużo było zmiennych, bardzo dużo różnych, wiecie, buildów i tak dalej, ale i tak tam była totalna losowość, nie? Dlatego bardzo, bardzo mnie bawiło to, jak ludzie mówili, jakie buildy powinieneś stosować, pomimo że jakby grasz w tą grę któryś raz, nie wiem, trzeci, czwarty i widzisz, że te itemy są totalnie losowe i nie wiesz w ogóle, co robią, nie masz jak ich sprawdzić. I to był okres, kiedy nagle był wysyp takich, kurwa, domorosłych kaznodziei, kurwa, bo nie wiem, jak inaczej nazwać, jeżeli chodzi o tą grę. Ludzie, którzy totalnie wszystko wiedzieli, o wszystkim, i przez to ta gra stała się dla mnie niegrywalna. I nie tylko dla mnie, tak samo dla T-Volta, bo on miał dokładnie te same odczucia, i dla wielu innych jakichś tam zagrajmerów była ta gra niegrywalną, dlatego że jak tylko próbowałaś coś z tego nagrać, albo nie daj Bóg streamować, to było takie jebanie w komentarzach i na czacie od tych wszystkich, kurwa, znawców tematu, że ludziom się odechciawało w to grać, więc była tylko garstka, która najpierw sobie napierdalała miliardy godzin w tą grę, żeby potem móc to jakkolwiek komfortowo streamować czy nagrywać bez obawy, że ktoś tam, a i tak było zawsze, chujowo grasz, bo powinieneś robić to i tamto. Dlatego ja nigdy do tej gry już potem nie wróciłem, bo pamiętam, że streamowałem ją nawet i to dosłownie w ten sposób się odbywało. Ja próbowałem grać, a ktoś mnie jebał, że nie mam pojęcia, co robię, pomimo że widać było, że tak naprawdę dopiero odpaliłem tą grę. Więc byłem jebany za to, że nie mam pojęcia, co robię i powinienem brać pewne itemy, ale nikt mi nie mówił po co, nie? W sensie, kurwa, teraz musisz wziąć, kurwa, nie wiem, kurwa, krople moczu twojej starej oraz, kurwa, kartę z numerem 15 na niej. Po co? Chuj wie. Po prostu, kazali mi. Nikt nic nie wytłumaczył, a oczekiwali, że, kurwa, będę znawcą tematu i jeszcze jebali mnie za to, że chujowo gram. Dlatego ta gra się stała totalnie niegrywalna, więc dlatego mówię, wszystkie wasze porady na temat tego typu gier, jakby nie słucham ich. Dobrze, słuchajcie, w co byśmy poszli? W co byśmy tutaj poszli? Tu jak sobie pójdę w tą technikę, no to faktycznie trochę bez sens. Też te skalowania są...
No i widzisz, może w jakiejś dalszej perspektywie ma to większy sens, ale na przykład tak, idę w motorykę, którą masz już rozwiniętą, zmieniam o jeden, dostaję 3 do ataku fizycznego, 1 do ataku ogniem i 2 do fizycznych. A jak pójdę w technikę, to dodatkowo jeszcze dostaję obrażenia od wszystkich innych, nie? Więc tak, kurwa, jest takie okej, nie ma to chyba sensu do końca. Co byśmy poszli, ale ja to mówię do siebie, nie do was. Trzymaj się, papcio. Tak, ale z tymi zmienianiem rękojeści też jest takie, że o, zmienię rękojeść, zrobię sobie skalowanie pod coś tam, po czym się okazuje, że w sumie to kurwa skalowanie trochę dalej leci w chuja, bo tam, nie wiem, dostajesz plus 2 do ataku albo minus 3 i to niewiele zmienia. Dobra, w życie mam wrażenie, że nie musimy, ale się zastanawiam, czy nie w wigor pójść znowu. Potencjał to jest do obciążenia, już na razie w potencjał nie idę, bo musiałbym strasznie dużo napierdalać w ten potencjał, żeby to w ogóle przeszło. Pójdźmy sobie w wigor. Nawet nie wiem, czy nie za 2 punkty. Wiecie co? Inaczej zróbmy jeszcze. No właśnie tak. Tak niewiele widzę, mogę zrobić. 21 tysięcy. No to dalej to będą 3 tylko. No właśnie. Pójdźmy w wigor. Pójdźmy w tą motorykę. I nie wiem, zaawansowane, kurde. Legion mi się lekko zwiększy i odporności. I trochę pod atak ogniem. Dobra, chuj, pójdźmy tak. No, trzymaj się, Sky. Dzięki za rajdzika i za wpadnięcie. No to nic, idziemy, słuchajcie. Nic więcej tu nie zrobimy. Teleportujmy się tutaj do... Kurde, tylko 2 Stargazery tutaj są. Póki co. I boss. Śmiesznie, w poprzednim było 5. Chociaż nie, po bossie będzie jeszcze 1, no ale tak czy siak. Więc na razie plan jest taki, żeby ubić tego gnoika, którego nie udało się jeszcze ubić, a potem idziemy dopiero na bossa. I teraz sobie przypomniałem, że jeszcze jednego tropiciela mamy ubić w trzecim rozdziale. Ale to może za moment. Czy ten duży się tu odnowi? Niestety, ale tak. Halo, ciekawe. Możesz ten jebaka. A, uciekaj. Dobra. Wróćmy sobie tu. Chyba ile on życia odzyskał, o co chodzi? Okej, świetnie, jeszcze uciekł przez, znaczy wyszedł przez drzwi. Turbo głupio byłoby umrzeć obok Stargazera, nie? Ale widzę, że jest to jak najbardziej możliwe. Szczerze mówiąc, myślałem, że... O ja pierdolę, jak on ma łapski, łapska wielkie. Myślałem, że... Jeszcze mu język z brzucha wystaje. Jest totalnie obrzydliwy. Albo flaki, nie wiem. Myślałem, że ten skrót nam pozwoli szybciej dostać się do tego gnoja, którego chciałem zgładzić, ale widzę, że jest tylko gorzej.
No i autentycznie ginę obok Stargazera. Chyba niesamowite. Dobra, wcale nie jest łatwiej. Znaczy trzeba by po prostu przejść tutaj i tyle. Znaczy uciec obok niego. Czy szczerze mówiąc, myślałem, że on się zdespawnuje permanentnie. A tu nic z tego. Dobra, lećmy. Czy ktoś za mną idzie? Ten mniejszy, tego mniejszego. O nie, ten duży też. Dobra, to walić ich. A tutaj gdzieś zaraz mamy schodki. Świetnie. Tylko, że te schodki to tak mnie średnio niestety urządzają, bo jeszcze mam tych dużych góry. I tak po prawdzie to muszę przejść tędy. A no tak, ten niebany motylek tu jest jeszcze do ubicia. A, proszę bardzo. A, zostaw, kurwa, przestań! Jak ja nienawidzę tego lokowania się na przeciwniku. Ale bez tego niektórych rzeczy po prostu nie zrobisz. Jakby chociażby tego motyla. Ale uciekanie z włączonym tym to jest po prostu samobójstwo. Aha, zaraz zginę. Jeden przeciwnik.